Słuchajcie, dzisiaj ciąg dalszy paczek z AliExpress i zamówiłam na AliExpress ubranka dla młodego. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jak będą wyglądać. Może zrobimy taki osobny odcinek, dajcie znać, czy byście reflektowali na coś takiego. Natomiast teraz przyszły mi 4 sztuki, jestem ciekawa, jak je otworzymy. Zamówiłam też jedną paczkę na Vinted z ubrankami, więc też ją ogarniemy. Daleniec już będzie sznupał. Daleniacu, sznupacu, sznupacu, daleniacu. Otwieramy numer 1. Ale kolory ładne! Patrzcie. Zobaczcie na to. I czadowe są te ubranka. W ogóle rozmiar 60? 60 jest taki rozmiar? Chyba tylko w Chinach. Oni mają dzieci na 60. No to jest 56 i 62. I potem jest 68? 60 też jest? A jednego ubranka nie ma. Pierwsze ubranko 60. Zobaczymy, wrzucimy to dzisiaj do prania i zobaczymy na następnym vlogu, jak to będzie wyglądać. Lecimy kolejne. Na AliExpress jest tyle różnych tych ubranek, bo jak patrzę i tanich. Ja wiem, że różne opinie krążą o tych ubrankach i tak dalej, i tak dalej. Ja jakoś kupowałam rzeczy i wyglądają dobrze, więc się tym nie sugeruję. A to wygląda czadowo, zobaczcie. Jakie guziory tutaj. Więc stwierdziłam, że sobie spróbuję, sprawdzę i zobaczymy, jak będzie z jakością. To ma o wiele lepszą jakość niż to. To jest takie mega sztuczne. Natomiast to już czuć, że to jest taka fajna bawełna, przyjemna. I słuchajcie, to jest komplet. Bluza, gacioszki i mamy jeszcze czapeczkę. No i to jest gites. Młody będzie sexy. Strasznie wystaje. To mi się bardzo podoba. Będzie bardzo ładne. Zobaczymy następne. To jest śliczne! Kaktusik! Będę miała małego kaktusika! Nie wiedziałam totalnie, jakie rozmiary brać. Zobaczcie, jakie ładne! I to też jest super. To też jest fajna bawełna i wydaje mi się, że będzie się dobrze prała. Ale zobaczcie na to. To są takie inne wzory, bo u nas jednak, jak patrzyłam na Allegro, to te wszystkie śpioszki, te rampersy, to jest wszystko tak na jedno kopyto. Rzadko znaleźć coś, co ma taki fajny, ciekawy, inny materiał. A jak już ma ciekawy, inny materiał, to kosztuje 60 zł za taki jeden śpioch, który szczerze mówiąc, no na ile nam posłuży? Nie wiem, miesiąc i 6 dych, no a pa. Czadowe i to też powinno się fajnie prać i to jest 70 aż, ale chyba kupiłam dwa takie same przez przypadek, więc może mam też... O! I na to czekałam, bo ten zestaw cały czas mi się wyświetlał, non-topper, ja go widziałam bez przerwy i to też jest całość, u duży, 80, ja się to zamawiałam w ogóle, dobra. Będzie na później. Albo zamówię go jeszcze raz, jak wypiorę i zobaczę, jak się sprawdza. Tu mamy taką bluzeczkę. Do tego mamy spodenki i mamy czapeczkę. Czadowe. Powiem wam, że mega ładne te rzeczy. Tylko duże. Przesadziłam z wymiarami. Bo to, na AliExpress w ogóle są takie dziwne wymiary, bo tutaj jak zamawiamy w Polsce, to mamy tam 68, 72 czy tam ile, no nie? Natomiast na AliExpress jest 3-6 miesięcy, 0-3 miesiące. Nie chciałam brać już 0-3 miesiące, bo tych ubranek mam dużo, więc wzięłam 3,6, no i okazuje się, że po prostu 3,6 to jest 80, nie? To rozmiar 80 to ja nie wiem, on będzie nosił chyba w przyszłym roku dopiero, tak mi się wydaje. Na pewno, jak nie później. Nie wiem, kiedy nosi się rozmiar 80? Ja taka jestem trochę w dupie z tym wszystkim, dopiero się uczę, więc proszę mnie nie ganić za to. To co mamy? Zrobię wam przegląd, pokażę wam, jak to wygląda. Tak to będę wszystko prała, ale powiem wam, że można taką bajeranską wyprawkę zrobić na tym AliExpress, że się no nie spodziewałam. Taką inną przede wszystkim. Tylko to tak. W ogóle niby ładne, fajne, zarąbista taka dżungla, ale wydaje mi się dwa prania i po wszystkim. Zobaczcie. To jest w ogóle przesztosiwo. I tutaj są napy w ogóle plastikowe. Nie metalowe. Fajnie się zapinają. Zobaczymy, jak się będą będzie trzymać. To jest akurat przez główkę. Tutaj nie ma żadnego zapięcia ani nic. Drugie to mamy coś takiego. I tutaj ta bawełna też fajnie wygląda. To jest całkiem przyjemna w dotyku. I nie jest sztuczna przede wszystkim. Nie wiem, czy tutaj są jakieś metki ze składem. O, jest coś. Więc już wam pokazuję. No. I mamy 95% bawełna i 5% spandex. Więc jak dla mnie, mnie to satysfakcjonuje. Tutaj będzie do dupy skład, o ile dali mi metkę. No, tu mamy poliester, więc sztuczne. I 5% bawełna. Tutaj gorzej. Natomiast to też powinno mieć fajny skład, bo fajny jest w dotyku. Już wam pokazuję. I tutaj jest tak samo.
95% bawełna i 5% poliester. Mega, mega czasu. Powiem wam, że nie sprawdzałam tego wcześniej, bo jakoś tak po prostu zamawiałam to, co mi się podobało. Wiecie, dopóki może młody chodzić w tym, co ja bym chciała, żeby nosił, no to trzeba z tego korzystać. I teraz przechodzimy do paczki z Vinted. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to taki kombinezon. Ja nie wiem, czy to się mi w ogóle przyda, ale stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć, a ten był jak nowy. Tu jest powyżej 3 miesięcy, więc taki idealny na zimę, ale zobaczcie, jaki gruby. I on jest normalnie praktycznie jak nieużywany. Tylko do pralki go ciapnąć, wyprać. W ogóle taki ciepluchy, że szok. Zobaczcie wewnątrz. Mega ciepły. Normalnie po coś jak patrzę. Ale kolorek też taki zarąbisty, fajny. Bardzo ładny ten kombinezon jest. No i powiem wam, że takie kombinezony to lepiej zawsze kupić na tym Vinted. Wiadomo, że ktoś musi być tym pierwszym, który to wszystko kupi i tak dalej. Natomiast na Vinted, no ja za niego dałam 3 dychy chyba, czy 2 dychy. Wydaje mi się, że w sklepie to będzie gdzieś tak z 90 zł. Dobra, kolejna rzecz to takie spodenki, które zamówiłam. Też mi zależało pod kątem, no to są akurat bardzo duże. Ale to chyba widzę, że ktoś mi tutaj, bardzo dziękuję, pododawał sporo dodatków. Tu mamy kolejne spodenki takie do piżamy ze stópkami. Tutaj mamy te, które zamawiałam chyba. O, jakie złotkie. Te już są takie mniejsze, więc super. A, taki komplet, jaki ładny. Dziękuję ślicznie. Mega. Zobaczcie, nosorożce. Fajny, mega, super. I tutaj mamy jeszcze, to jest chyba z Pepco. Zamawiałam młodemu ze względu na tą koszulę. Zobaczcie, jaką będzie miał koszulę. A, i tutaj mamy jeszcze śliniaczek do całego tego zestawu z nosorożcami. Bardzo fajnie. W ogóle mega, mega czad, bardzo ładne, zadbane te ubranka. No ja też, wiecie, na tym Vinted wybieram takie te ubranka, żeby były spoko i posłużyły, no nie? Bo jakby nie było, właściwie cała wyprawka dla młodego jest kupiona online, na stronach, jako używana, albo kupiona z drugiej ręki, nowa z metkami, bo dzieciaki nie wychodziły. Przeleżało w szufladzie i ja po prostu kupiłam nowe rzeczy z metkami. Metki wszystkie poodrzucałam i tak dalej. Oczywiście, no jest też sporo takich nowych ubranek, bo trochę się w tym zatraciłam, bo to wiecie, takie to słodkie, póki można, to ten, ja wiem, że ktoś mi tutaj powie, nawet połowy tego nie wynosi, bo to jest ulubiony tekst wszystkich matek. No zobaczymy, tak jak mówiłam, ja tam mam kilka rozmiarów do przodu, zresztą jak sami teraz tutaj widzicie. Wolę mieć tych ubranek więcej i nie puszczać codziennie pralki, bo uważam, że to jest takie trochę marnotrawienie wody. Wolę puścić więcej tych ubranek w pralce, a wiadomo, że jak kupię sobie tylko 3 pary śpioszek, no to co z tym narobię? No nic z tym nie narobię, będę musiała prać na okrągło. I co, wrzucę do pralki 3 pary śpioszek, no bo to musi być odpowiedni detergent, wszystko, no nie, bo nie wypiorę w tym, co ja, nasze ubrania i tak dalej, więc wydaje mi się, że lepiej jest kupić po prostu trochę więcej tego i wyprać całościowo niż po 3 sztuki. Tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment. Sama wiem, jak długo muszę czekać, żeby na przykład załadować pełną pralkę. Nie wiem, jak wy uważacie. Wiem, że bardzo dużo osób mi pisze z tym, że dziecko, nie wychodzi mi ubranek i nie wychodzi mi ubranek i nie wychodzi mi ubranek. Może przyznam rację, dam znać, ale wiecie, to mama to trochę inny sposób robienia różnych rzeczy i ja sobie wymyśliłam taki, bo wiem, jak to wygląda u nas aktualnie, że ja na przykład wolę Krzyśkowi mieć więcej koszulek, na przykład, nie wiem, 2-3 więcej, żeby nie puszczać pralki co drugi dzień na wpół pustą, bo ona i tak zużyje tyle samo wody, co jak puszczę ją raz w tygodniu pełną. I to też jest tak, że jak kupuję na Vinted, ja na przykład kupię 3 rzeczy, a dostanę jeszcze do tego jakieś tutaj 2 pary spodenek, coś tam, no i tych rzeczy jest o wiele więcej niż faktycznie kupiłam. To też trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę trochę mi się tego namnożyło z takich gratisów. O. When that sleep won't come and you've cried your song, let it come to you. There's nothing you can do until I see you smile just below those eyes that tell me you're okay. It's written on your face as you come.